Ktoś kiedyś powiedział, że w telewizji powinno się promować tych najlepszych, tych super, i zauważyłem, że w telewizji zawsze pojawiają się tylko ci znani, a rzadko pojawia się ktoś nowy. Nie wiem dlaczego, bo moim zdaniem telewizja nie jest tylko dla celebrytów, jest dla wszystkich i zawsze, jeżeli macie okazję wystąpić gdzieś na ulicy, sonda uliczna, bierzcie w tym udział. Dlaczego chcecie oglądać tylko znanych ludzi, jeżeli tak naprawdę każdy z nas ma coś w sobie, a ten celebryta, pamiętajcie, zawsze ma taką samą dwójkę jak wy. Dwójka, jedynka. Wiecie panowie, o co chodzi? Że robimy jedynkę albo dwójkę? Można się domyślić. Tak, domyślacie się, no właśnie. To jest tak. Słuchajcie, i teraz wam przedstawiam. To są moi goście, którzy za chwilę będą mega znani. Mam przynajmniej taką nadzieję. Chcę was poznać i chcę, żeby nasi widzowie was poznali. Wy jesteście RCP Skład. Tak, tak. Przedstawcie się po kolei. Sebastian Skalpel, Frąckowiak. Skalpel. O, tutaj nie wiem, czy pełne utytułowanie. Dawaj, hrabia Adrian Patryk Franciszek Kijan Celebański II Junior. To tak, to jak ja prawie. Tak. I na końcu? Krychu. Krychu, no i proszę bardzo. No ja też mam Mikołaj JD, Miko Szymszej, JD Szymiec. Jakbym mógł coś jeszcze dodać, byłoby miejsce na pasku, to bym sobie pewnie to wrzucił. No dobrze, panowie, jeżeli ktoś was nie zna, to tak. Jak się to przedstawiacie? Tak samo jak w tym momencie. No dobrze, ale z czego chcecie, żeby was żebyście byli znani? A no, z naszej muzyki najlepiej, nie? No, równie. Tak, właśnie przed chwilą mieliśmy próbkę, bardzo fajny kawałek, który dzisiaj przesłuchałem kilka razy nawet, gram koncert. Fajna rzecz, graliście niedawno koncert w Poznaniu. Tak. Tak, graliśmy w Kafe Mięsna w Poznaniu. Przed Prelegend ekipą, bardzo fajne ziomki, mieliśmy pozdrawiam z Kierniewice. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Super. I jak panowie, to był wasz pierwszy koncert w Poznaniu? Nie. Ale gdzie tam? Nie ale gdzie tam? Wcześniej. Nie, nie pierwszy, ale w każdym razie jeden chyba z takich fajniejszych, ważniejszych i tak dalej. Ja tutaj sobie nie zapisałem tego, powiedzcie mi, bo chyba młodzi jesteście. Tak. Ile macie lat? Wszyscy po 17. 17 lat. 17, a my tutaj pijemy tą wodę, no nie. Napijcie. To woda. Dobra woda, dobra woda, no dobrze. Jaka sroga. Czyli już was po prostu nie lubię, jesteście młodzi i już zaczynacie być znani i sławni. No bez przesady. Trudno. No, ale takie dobrze się jesteś. Bawicie chyba tym, co robicie, zauważyłem. A, grunt to dobra zabawa. No to w tym chodzi przede wszystkim póki co, nie? No bo na razie no ciężko jakieś tam... Znaczy my jesteśmy z mniejszego troszkę miasteczka, ze Swarzędza. No i tam może już faktycznie coś tam słychać, a na Poznań dopiero zaczynamy uderzać, nie? Czy tam w Swarzędzu macie miejsce, gdzie możecie w ogóle grać, koncertować? Pewnie. Graliśmy tam sporo koncertów. Byliśmy zapraszani, albo się wkręcaliśmy i właściwie przechodząc przez Swarzędz pokazuję po prostu sobie miejsca, gdzie grałem. O, no to super, to musimy chyba kiedyś tam wpaść, zobaczyć, gdzie graliśmy. To zapraszamy. Zawsze graliśmy w takich typowo swarzędzkich eventach, typu Dni Swarzędza, Józefinki i tak dalej. Ale od tego się zaczyna, tak, od tego się zaczęło, to jest fajne. Właściwie zaczęło się od festynu naszego gimnazjum, gdzie zaczęliśmy rapować. To ciekawa historia, ale to trochę... Fajny koncert graliśmy w Swarzędzu na jadącym autobusie estradowym takim. O, tak. To fajne, fajne doświadczenie, zawsze lepiej niż normalnie w klubie. Tak, przejechaliśmy całe miasto. Fajna super. Sprawa. Powiedzcie mi, jak tworzycie swoją twórczość? W sensie, kto wymyśla teksty? Teksty, no każdy pisze swoją tak, zwrotkę. Sam sobie pisze. W rapie to jest całkiem normalne, nie? Bo spotykałem zespoły, nawet też raperów, którzy jeżeli z kimś zaczynali nagrywać, V-Unit było to w ogóle ostatnio, znacie? Tak, tak. I oni mówili, że oni razem piszą swoje teksty, że nie ma, że każdy swoją zwrotkę osobną, tylko siadają razem, a później sobie przydzielają kto co będzie śmiał. Można pisać razem, może pisać każdy dla siebie, ale w rapie jest jak najbardziej niewskazane, żeby ktoś po prostu trzeci pisał. Tak. A czy zdarza się na przykład tak, że powiedzmy, no generalnie raper dobija swoją szesnastkę, ma temat i tak dalej, no i pisze pod to, jak interpretuje ten temat, ale jeżeli chcemy, żeby numer był bardzo spójny, wymianki powiedzmy co cztery wersy, coś w tym stylu, no to najlepiej wtedy usiąść się, napisać wspólnie, a nie się kontaktować tak, a wyślij mi te cztery wersy i tak dalej, jak to tam dalej szło i tak dalej. A często jest też tak, że wchodzimy do studia, mamy kawałek, nie mamy refrenu, piszemy go na kolanie, wchodzimy, nagrywamy, wychodzimy, nie? To teraz ważne pytanie, powiedziałeś studio, wchodzicie do studia, macie swoje studio? Mamy swoje studio. Ale profesjonalne takie? Do wokalu, tak. Ja mam znajomych takich, którzy też sobie tam czasami dla siebie nagrywają, robią jakieś kawałki i te studia zawsze wyglądają tak po domowemu, wiecie, jakoś gdzieś tam jakiś narożnik wygłuszył, postawił mikrofon i to są fajne miejsca czasami, bo, tak. Bo prawdziwe normalne studio to wow, każdy widział, ale to ma klimat, takie miejsce. Właściwie od 3 lat, jak tylko zaczęliśmy nawijać, zaczęliśmy też tworzyć swoje studio.
I ono przechodziło różne ewolucje, powiedzmy, można powiedzieć, jak Pokemony. Wszystkie etapy. Macie wygłuszone studio? Tak, z profesjonalną pianką. Ale zaczynaliśmy od jajek. Zaczynaliśmy od wytłoczek, tak. Dwa lata były wytłoczki na ścianach. Gangsterka teraz. Teraz nawet wymieniliśmy mikrofon na porządny koszykowy. No i właśnie, to są te początki, czyli idziecie jakoś swoją drogą powoli, zaczynacie grać. Powiedzcie mi, co byście chcieli teraz robić? W sensie, co teraz przed wami? Co chcecie osiągnąć? Bo jako zespół powinniście mieć jakiś cel. No tak. To cały czas się rozwijać przede wszystkim. To jest główny cel i robić to tak jak teraz. Tak jak teraz. Tylko lepiej. Coraz lepiej. Tak. Znaczy, wydaje mi się, że totalnie od niedawna, może w tym roku, zaczęliśmy coś umieć, skończyliśmy się uczyć, zaczynamy coś umieć. Tak? To jest nawet cytat z tekstu skończyć się uczyć, a zacząć się umieć. Tak. No dobrze. I sądzę, że po prostu trzeba to po prostu, żeby to miało rozgłos, tak? Zrobić sobie hype w necie, żeby mieć po prostu więcej słuchaczy i żeby proces naszego rozwoju, tak, progres, żeby więcej osób mogło to zaobserwować, nie? Chcemy grać jak najwięcej koncertów. Też zauważyliście to, że w Polsce już chyba nie bardzo chodzi o samą muzykę, o sam tekst czy wykonawcę, ale musi być tak zwany event. Musisz mieć jakieś wydarzenie, musisz być z czegoś znany, żeby ktoś zaczął ciebie słuchać. Znaczy, ważne, żeby połączyć jedno z drugim. To jest istotna sprawa. Jeśli ktoś robi same eventy, a tak naprawdę treści jest z tym mało, no to życzę mu powodzenia. No ale są, znacie takie przykłady, ludzie są znani z tego, że są znani w telewizji. No tak. I nagle zaczynają nawet śpiewać. I mówisz, what the fuck? Zdarza się tak. To jest całkiem popularne ostatnio, ale generalnie środowisko hip-hopowe wygląda inaczej, no tak inaczej, inną karierę przebywa raper, który od początku do końca jest w podziemiu, wybija się po 8 płytach i ma szacunek i tak dalej. No i co ciekawe, taki raper, który się wybija, tak i tak nie jest jakby puszczany przez normalne media. No to jest akurat powszechny problem, każdy raper o tym chyba nawija, że rap był w mediach, nagle znika i dalej go nie ma, choć ostatnio duże postępy są w tym kierunku, nie? Coś się zaczyna dziać, chyba dojrzewa telewizja. Diamentowa płyta Donatana, cała rapowa, słowiańska, to jest największy chyba sukces rapu w polskiej muzyce. Tak. No, niestety w Polsce wytworzył się taki stereotyp hip-hopowca, który w mojej opinii nie jest zbyt dobry. Bo ludzie są różni, wykonawców jest dużo i też prezentują sobą różne style i tak dalej. Także no, trzeba wiedzieć też, gdzie szukać. To jest też ten główny problem, że ludzie kierują się stereotypami i w tym się zamkują. No tak, no to jest bardzo znany problem, ja też się z tym borykam, ale obiecuję wam panowie, że jeżeli nagracie jakiś klip, macie w ogóle coś w planach? W planach pewnie, że tak mam. Jeżeli nagracie jakiś klip, to będziemy pierwszą stacją, która puści wasz klip. U nas to wygląda w ten sposób, nie? Nagramy płytę, mówimy, zrobimy klip do tej, na jakiś kawałek, potem stwierdzamy, że płyta jest słaba i no niestety nie można, tak? Teraz nagraliśmy Old School EP i w sumie mega fajnie, wszystko tak, zagraliśmy koncert z tym materiałem, podoba się i finalnie właśnie jeden kawałek nadawałby się, żeby nagrać do niego klip chyba, nie? Jeden kawałek, no to tak surowo siebie oceniacie, strasznie surowo. No trzeba. No niestety, no konkurencja to jednak sprawia, że trzeba się surowo oceniać, bo jest naprawdę ostra, nie? No, coś w tym jest. Dobrze, ja jak wam już powiedziałem, jeżeli nagracie klip w końcu, to wtedy my go opuścimy jako pierwsza stacja. Mam nadzieję, że nam go przyślecie. I się wtedy znowu w naszym studiu spotkamy. Już was, panowie, polubiłem. My ciebie też. Zastanawiam się, jakie macie koneksje hip-hopowe. W sensie, kto był waszym mentorem hip-hopowym? I tutaj różnie właśnie, bo To jest ten zoom, bo ja też trochę tak w tej muzyce siedzę, w ogóle w wielu gatunkach. No i zastanawiam się, kto? To zależy. To zacznij, Krychu. To ja zacznę. Generalnie słuchanie mojego hip-hopu zaczęło się od Ameryki. Snoop Dogg, Tupac i te sprawy. A z polskich? Później, dopiero jakiś rok później od amerykańskiego zaczął się polski rap od Don Guralesco. No oczywiście, poznański tutaj gwiazdor. Duma. No, można powiedzieć, że już jest legendą, mimo tego, że nadal tworzy. Dokładnie. I właściwie od niego zacząłem słuchać rapu, nim na początku się, powiedzmy, inspirowałem, a teraz to wygląda różnie. Dobrze. No ja oczywiście tak samo na Don Guralesco, tak oboje zresztą kolekcjonujemy jego płyty. No, znamy się od 10 lat i no. razem jakoś tak przeżyliśmy. Na pewno
od zeszłego roku jest po prostu mega zajawka na VNMA. Odkąd usłyszałem jego pierwszą płytę, zacząłem słuchać całej dyskografii i kupiłem momentalnie wszystkie legalne jego płyty, bo po prostu szok, nie? Jak dla mnie wyprzedza scenę o 10 lat, nie? Ktoś jeszcze z Polski? Bo to głównie mi chodzi o polskich artystów, tak. Bo zastanawiam się, no, kto w waszym mniemaniu jest dobry. Tak, i w moim mniemaniu wielkim klasykiem, którego nie przestanę słuchać, uwaga, wzbudzę kontrowersję, TDF. Okej. Okay. Tak, od zawsze, od kiedy pamiętam, zawsze był Peja, cały Slums Attack. To w sumie w tym się utrzymuje i teraz bardzo jaram się Sulinem. No i z drugiej strony Bonsonem, to są dwaj moi mistrzowie na co dzień. Poznałem ostatnio. To jak wszyscy mówimy, no to ja też powiem, że ja tak głównie to słucham Don Guralesco, na pewno OSTR. No a no tak, pierwszy zespół, jaki kiedykolwiek usłyszałem, pierwsza kaseta w życiu, jaką sobie kupiłem, to była Paktofonika. Tylko i ze względu na to, że usłyszałem tam beatbox. I mówię, Kinematografia, no, piękna płyta. Na pewno. Na pamięć, większość kawałków znam na pamięć. Panowie, fajnie, że wpadliście dzisiaj do naszego programu, bardzo wam dziękuję. Wasz teledysk oczywiście się pojawi, jak już go nagracie, więc czekamy. W porządku, oczywiście. Jeszcze się pewnie zobaczymy. Już niedługo właśnie również zaczną was nienawidzić, bo będziecie bardziej znani niż oni i będą wam dokuczać. To normalne. Normalne. Przyzwyczajamy się. To jest fajne, to jest spoko. Nie? Hip-hop wpisane jest w współzawodnictwo. No tak. No i pośrodku hating. Hating. Tak, tak. To jest piąty element kultury. Jesteśmy hejtowani bardziej. Piąty element kultury hip-hopowej, oczywiście. No dobrze. Przedstawili się wam bardzo pięknie, ładnie, fajnie. Nie wiem, która kamera mnie bierze, ale teraz będzie teledysk. Co ciekawe, o tym, jak się robi hity. Hity z satelity, zespół Wolny Band w klipie Robię Tak.